Taki piękny. O, jak umyłem. Zima znowu drogowców zaskoczyła. Ja umyłem wczoraj, a śniegu kurwa dotąd jest śniegu dotąd. Kurwa, jest problem, ja nie mam jak podjechać pod tą górkę. Ja pierdolę, ty samochód mi sta. Kurwa, i se nie pojadę, no. Ja pierdolę. A tu maksymalnie dojechaliśmy. Nie no, tak szczerze to jest kurwa big prank, bo okej, może jest 8 jakaś 50 czy tam 40. Ale no kurwa, od wczoraj ten śnieg pada. To wszędzie jest lód już w sumie. A chuj. Idę na taksówkę albo na autobus. Dojechałem, nie? Mam taki problem, jak ja wyjeżdżam z tego garażu, że musiałem z bardzo małą prędkością wyjeżdżać ogólnie pod ten wjazd, bo mi zderzak haczy, jakbym szybciej wjechał. No, więc podjeżdżałem, wjeżdżałem do góry i się auto zatrzymywało, bo tam lód był, koła się mieliły. Prawdopodobnie jakbym tam wjeżdżał jakieś 40 razy, to by się koniec końców roztopił ten śnieg od temperatury auta. No, też nie można było z garażu po prostu wjechać co na godzinę, bo tam potem samochody stały, już nikt by tego nie zatrzymał. Dziwi mnie to. Już nigdy więcej nie kupię opon zimowych. Te się starły, w jeden sezon się starły, bo to ogólnie albo jest ciepło i się ścierają, albo jest zimno i się jeździć nie da. Więc zakładam w tym tygodniu letnie opony. Jak będzie śnieg padał, to i tak jeździć się nie da, więc no. Kurwa, w garażu nawet nie wyjechać. No nic. Sytuacja jest jaka jest. Pierwszy raz jechałem taksówką od 8 miesięcy. Więc sytuacja jest napięta. Ale lepiej tak, niż sobie coś rozjebać. Ogólnie jak im wyżej podjeżdżałem, to potem jak bezwładnie ten samochód do tyłu, trzeba było kręcić na wszystkie strony, żeby się od ścian nie podbijać. Nie, naprawdę przejebane. Albo ewentualnie łańcuchy sobie na opony jeszcze mogę kupić. Wiele osób pisze rady, jak wyjechać z tego garażu. Pierwszą radą jest posyp solą. Nie mam soli. Drugą radą było nie jeździ po śladach. Ja wszystkie ślady zrobiłem. Tam po prostu, tam na początku to ogólnie, jak już tam jest wyryte, ja to wszystko wyryłem. Podjeżdżałem tam 19 razy. I manualem, i trakcja też nic nie dało. To nic by nie dało, no ten śnieg był pierwszy w kulach. No i chciałem powiedzieć, że nie kupujcie opon zimowych, one nic nie dają. Naprawdę, nic nie dają. Auto jak się ślizgało, tak się ślizgało, a jak jest sucho, to się tylko niszczą te opony i też są chujowe. No i kupię suwa PW.